Przez całe moje dorosłe życie spędzałam bardzo dużo czasu sama. Ja nie jestem takim typem osoby, która może spędzać non-stop czas ze znajomymi. Uwielbiam wychodzić z moimi dziewczynami. Lubię sobie czasami spędzić czas z moją rodziną, ale ogólnie spędzanie czasu z ludźmi mnie rozładowuje. Mam takiego znajomego, który jest turbo ekstrawertykiem i dla niego wychodzenie i spędzanie czasu z ludźmi to jest coś, co on uwielbia i to właśnie ładuje mu te baterie i on to robi codziennie. Ja mam właśnie zupełnie odwrotnie, ja ładuję baterie w samotności. Jeżeli one są naładowane, to potem mogę iść i tą baterię wykorzystywać na spędzanie czasu wśród ludzi. I przez to, że ogólnie dużo czasu spędzam w samotności, bo ja też mam wrażenie, że ja potrzebuję troszeczkę więcej niż standardowa osoba tego czasu, żeby moja bateria wróciła do normy po na przykład właśnie całym dniu spędzonym ze znajomymi, to ja następny cały dzień muszę mieć dla siebie. I przez to bardzo szybko nauczyłam się lubić robienie rzeczy on my own i sprawia mi to bardzo dużo przyjemności. Ja się kiedyś bardzo mocno krytykowałam w głowie za to, że nie jestem taka outgoing, nie spędzam właśnie każdej wolnej chwili ze znajomymi, tak w żartach, ale też trochę nie w żartach mówiłam o sobie, że jestem aspołeczna, generalnie wydawało mi się, że jest coś ze mną nie okej. Ale po pierwsze, przebywanie w samotności jest zupełnie naturalne, a po drugie, wydaje mi się, że to jest ważna umiejętność, żeby być w stanie sobie zapewnić rozrywkę bez zewnętrznych bodźców, bez innych osób i się nie nudzić w swoim towarzystwie. Także niezależnie od tego, czy kliknęliście w ten film, bo jesteście introwertykami, a może się przeprowadziliście do nowego miasta i jeszcze nie macie tylu znajomych, żeby z nimi wychodzić, a może po prostu szukacie nowych sposobów na fajne spędzenie wieczoru, to jest moja lista rzeczy, które robię, jak chcę sobie spędzić quality alone time. Wspomniałam już o tym, że trochę maluję i w ogóle uważam, że każda forma takiego kreatywnego spędzania czasu jest idealna do robienia w pojedynkę. Ja zawsze lubiłam sztukę w każdej formie, ale nie jestem w tym na tyle dobra, żeby sobie tak freestylem coś narysować, namalować i tak dalej, żeby to było ładne, bo ja też potrzebuję tego aspektu estetycznego i myślę, żebym się bardzo frustrowała, gdybym nagle wyciągnęła czystą kanwę i zaczęła tam, wiecie, tiruriru. Więc dla mnie super rozwiązaniem jest malowanie po numerach. Do tego nie trzeba mieć żadnego talentu, nie trzeba nawet jakoś super przestrzegać tych linii, bo jak się trochę za nie wyjedzie, to i tak w całym skończonym obrazie nie będzie tego widać. Ale ja akurat lubię to robić właśnie tak super wolno i super precyzyjnie dojeżdżać idealnie do każdej krawędzi. Jeżeli też lubicie takie zabawy, to dajcie mi znać, czy wy jesteście z tych, którzy wybierają sobie jeden kolor, od którego zaczynają i malują najpierw wszystkie pola tym kolorem, a potem przechodzą do następnego koloru i malują wszystkie pola z tym kolorem, czy robicie tak, że po prostu malujecie jedno pole, a potem patrzycie, jaki kolor jest na następnym, zmieniacie kolor i malujecie, wiecie, wszystkie pola po kolei. Bo wiem, że są typy ludzi i pewnie możecie się domyślić na podstawie mojej osobowości, którym ja jestem. Ja te kanwy wcześniej w Polsce zamawiałam zawsze z Allegro, a teraz zamawiam sobie z Amazona i to, co jest moim zdaniem ważne, szczególnie jeżeli zabieracie się za to po raz pierwszy, to patrzeć, czy one są już obite na ramię, bo to jest moim zdaniem dużo łatwiejsze. Może, wiecie, jeżeli nie macie tej ramy, to mniej miejsca zajmuje i tak dalej, więc pewnie też przesyłka jest tańsza i tak dalej, ale jeżeli macie tą ramę, to moim zdaniem wszystko jest takie bardziej czyste, bo to płótno jest napięte, no po prostu łatwiej się to robi, jest to dla mnie przynajmniej bardziej satysfakcjonujące. Jeśli chodzi o takie kreatywne rzeczy, to jeszcze kiedyś próbowałam taką u koleżanki, ale też nigdy nie kupiłam dla siebie. Może się kiedyś zdecyduję, ale to jest to malowanie diamencikami, czyli dokładnie ten sam format, że też macie nadrukowany obrazek z podziałem na różne kolory i po prostu przyklejacie takie malutkie diamenciki. To jest mega satysfakcjonujące na pewno, ale wydaje mi się, że bardziej mi podchodzi malowanie, bo no mimo tego, że macie już z góry narzucone, co tam musi być namalowane, to mam wrażenie, że malowanie jest dalej takie bardziej kreatywne niż przyklejanie nie tylko tych kwadracików. I jako, że to jest taka aktywność, przy której można troszeczkę sobie wyłączyć mózg, to ja lubię sobie wtedy właśnie albo siedzieć i gadać z moim partnerem, albo słuchać muzyki, albo słuchać audiobooków i to jest kolejna polecajka. Jak mam dużo czasu do spędzenia z samą sobą, to dosłownie pochłaniam książki. Mam czytnik e-booków, ale to już jest takie bardziej zadanie, że trzeba gdzieś pójść, usiąść, siedzieć i czytać. A ja lubię prostsze rozwiązania, więc audiobooki mi podchodzą idealnie i szczególnie jak ktoś ma tak idealnie dobrany głos do książki, książki, którą czyta. Jezu. No i niektórzy się już pewnie zorientowali, że jeżeli po raz setny mówię o audiobookach, to oznacza, że ten film powstaje przy współpracy z aplikacją BookBeat. W tej okazji mam dla was kolejne tytuły, które udało mi się przesłuchać w zeszłym miesiącu. Po pierwsze zaczęłam sięgać po inne książki niż te naukowe, psychologiczne, bo mam wrażenie, że ja nawet odpoczynek sobie próbuję po prostu przeintelektualizować. Że jak siedzę i teoretycznie nic nie robię, no bo przecież tylko słucham, to powinnam się czegoś przy okazji uczyć, jakoś się edukować, a wcale nie, bo czasami chcę sobie po prostu
słuchać po prostu dla przyjemności. Także pierwsza książka, po którą sięgnęłam z tej okazji, to jest książka Będzie bolało i ona jest oparta na faktach i to są dzienniki młodego lekarza, stażysty, która pokazuje nam, jak wygląda praca w szpitalu od zaplecza i jest to zarąbiście ciekawe i mega fajnie napisane, bo ten gość oprócz tego, że właśnie był lekarzem stażystą, to jest teraz komikiem i to daje właśnie takie fajne poczucie humoru, nawet do tych tematów, które są trudniejsze. Wysłuchałam też książkę Julie Fox, Down the Drain i nie ma jej niestety w wersji polskiej, ale jeżeli angielski Wam nie przeszkadza, to naprawdę mega polecam. Ja uwielbiam Julie Fox i w ogóle jestem absolutną fanką tego, że po wszystkim, co ona przeszła, co jest właśnie opisane w tej książce, nadal jest taką fantastyczną osobą i zarąbistą po prostu adwokatką dla praw kobiet i tak dalej, więc love it. Także jeżeli chcecie przesłuchać jedną z moich polecajek albo coś innego w aplikacji BookBeat wpadło Wam w oko, to mam dla Was super ofertę, bo z moim kodem macie 60 dni i 40 godzin słuchania za darmo. Także naprawdę można sobie wygodnie przetestować, przesłuchać kilka tytułów bez zobowiązań i zobaczyć, czy taka forma Wam pasuje. A wydaje mi się, że naprawdę warto, bo to już jest mój drugi rok korzystania z BookBeat, także jeszcze raz mój kod, link zostawiam Wam w opisie i dziękuję bardzo BookBeat za sponsorowanie tego odcinka. Moja kolejna propozycja na samotne spędzanie czasu to jest jakakolwiek aktywność fizyczna. I słuchajcie, ja absolutnie kocham ideę zapisania się na pilates, albo pójścia pobiegać, albo założenia słuchawek, zamknięcia się w swojej własnej bańce i zrobienia jakiegoś zajebistego treningu, ale to nie jestem ja. To tak pięknie wygląda tylko w mojej głowie, a w rzeczywistości to ja przetestowałam już bardzo dużo typów aktywności fizycznej i te najpopularniejsze po prostu nie są dla mnie. Siłownia mnie totalnie nudzi. Bieganie absolutnie nie, w ogóle nie widzę sensu. Ja w aktywności fizycznej potrzebuję się dobrze bawić i potrzebuję mieć dużo bodźców. To znaczy po prostu nie może być nudno. Ja wolę, wiecie, jeżeli są takie jakieś ćwiczenia grupowe i tak dalej, wolę zrobić sobie w ciągu minuty 3 różne ćwiczenia po 20 sekund i potem to jakoś zapętlić, niż robić jedno ćwiczenie przez minutę, drugie ćwiczenie przez minutę i tak dalej. Ja po prostu potrzebuję, żeby się ciągle coś działo, inaczej ja się wyłączam, jestem znudzona, już mi się nie chce. W ten sposób odkryłam mini trampolinę. To jest coś, co znalazłam zupełnie przypadkiem na TikToku, kiedy googlowałam coś na temat układu limfatycznego i to jest w ogóle też bardzo dobre ćwiczenie, jeżeli chodzi o układ limfatyczny, właśnie takie bansowanie sobie spokojne na trampolinie. Ta trampolina jest tak dobra dla mojej głowy, bo ja się nie czuję jak na treningu i nie czuję, jakbym się do czegoś zmuszała, a wręcz jestem podekscytowana tym, że wiecie, każdego dnia wstaję i mam takie o, dzisiaj sobie poskaczę na trampolinie. No i jeżeli się ma tylko jedną trampolinę, no to jest to aktywność jednoosobowa, nie da się inaczej. Chyba, że zapraszam typa do pokoju i mówię, Patryk skacze, zobaczymy, jaki nowy trik się nauczyłam. Ogólnie jest to po prostu zarąbista zabawa, ale to nie jest odcinek o mini trampolinach. Chodzi mi o to, żeby znaleźć po prostu rodzaj aktywności, który Was cieszy, którego się już nie możecie doczekać każdego dnia i który jest po prostu, no, interesujący. No nie jest nudne. I to mogą być te basiki, jeżeli to jest coś dla Was, a jeżeli się nie odnajdujecie w tych podstawowych sportach, bo znam sporo osób, które się nie odnajdują, to wygooglujcie sobie na przykład gimnastykę na szarfach. To jest niesamowite. Jedna z moich przyjaciół to robi i jakie ona ma barki pięknie wyrzeźbione od tego, to jest wow. Ciekawych rzeczy to jeszcze na przykład pole dance, albo nie, w ogóle każdy rodzaj tańca. Wydaje mi się, że do mnie to po prostu przemawia bardziej niż takie standardowe podnoszenie ciężarów czy bieganie, bo jest po prostu bardziej kreatywne. To, co mi ostatnio zajmuje bardzo dużo wolnego czasu, to jest nauka języka i nie jest to, wiecie, non-stop super zabawa i mega fun, bo jednak jest to nauka, ale samo robienie progresu daje mi już mega dużo satysfakcji. Ja to mega lubię, że no jest to rozrywka, ale jednak daje mi coś przydatnego. Dla mnie ten język jest ważny, no bo mieszkam teraz we Włoszech, ale jeżeli mieszkacie w Polsce, ale macie na przykład swoje ulubione państwo, do którego jeździcie co roku na wakacje, nie wiem, uwielbiacie Hiszpanię, to fajnie jest się w ramach hobby na przykład poduczyć jakichś podstawowych zwrotów. Mam 2 razy w tygodniu lekcje indywidualne, a oprócz tego spędzam kilka godzin tygodniowo na właśnie przygotowywanie się do tych lekcji, robieniu moich zadań domowych, zapisywaniu sobie słówek i to jest dla mnie naprawdę mega fajna rzecz. Następna rzecz, którą bardzo lubię robić sama, albo z jakimś podcastem, albo audiobookiem, albo serialem, to są paznokcie żelowe. Robię sobie manikir w domu już od kilku miesięcy i jeżeli Was ten temat interesuje, to nagrałam taki bardzo nieprofesjonalny tutorial na YouTubie i możecie go też znaleźć na TikToku i na Instagramie, także zapraszam. To jest coś, co mnie mega odpręża, bo to jest aktywność, którą trzeba wykonywać powoli. Nie można się przy tym spieszyć, nie można tego zrobić od tak pół godziny, tylko jest to jednak
jednak trzeba poświęcić swój czas. Ja to bardzo lubię, bo skoro wiem, że to mi zajmie na przykład 1,5 godziny albo 2, zależnie od tego, jak powoli będę to robić, to mam takie, dobrze, to są teraz następne 2 godziny dla mnie. Włączam sobie coś w tle. Teraz oglądam na przykład Love is Blind UK, bo niedawno wyszło. I Jezu, jak ja lubię Love is Blind. Obejrzałam chyba wszystkie sezony i jak ja kocham te dramy. Nie wspomniałam o tym, jak mówiłam o kreatywnej rozrywce, chociażby bardzo pasowało. Słuchajcie, ukulele. Jaki to jest świetny sprzęt. Kiedyś grałam na gitarze, ale nie byłam szczególnie dobra, a ukulele to jest mniejsza wersja. Mniej strun, wszystko łatwiejsze do ogarnięcia, dużo szybciej się przez to robi progres, co dla osoby takiej jak ja, która się po prostu frustruje, jeżeli nie udaje jej się czegoś zrobić 50 raz z rzędu, jest fantastyczne, bo ukulele jest po prostu łatwe do ogarnięcia. Wystarczy się nauczyć, nie wiem, 6-8 podstawowych chwytów i to już Wam daje dobrą podstawę do większości piosenek, także naprawdę mega polecam i osobom, które po prostu chcą się nauczyć gry na instrumencie randomowo, ale też dla osób, które uwielbiają śpiewać, bo jeżeli karaoke domowe już Wam nie wystarcza, to ukulele jest najłatwiejszym instrumentem, którym możecie sobie robić background. Jest jeszcze masa rzeczy, o których mogłabym powiedzieć, ale uznałam, że skończymy w tym miejscu, ponieważ są 34 stopnie i ice pack, który trzymam na kolanach, już się roztapia, także to jest mój znak, żeby skończyć. Podzielcie się proszę w komentarzach Waszymi sposobami na samotne spędzanie czasu i może zrobimy sobie drugą część tego filmu, uzupełnioną właśnie o Wasze sugestie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jeśli wytrwaliście ze mną do końca, to koniecznie zostawcie w komentarzu emotkę lamy, bardzo dawno tego nie mówiłam. Widzimy się codziennie na Instagramie i na TikToku, a na YouTubie mam nadzieję, że już niedługo. Bye!